Witajcie po długiej przerwie. Znaczy, oczywiście, długa przerwa jest dla tych osób, które gdzieś tam wcześniej oglądały filmy. Jeżeli widzisz mnie pierwszy raz w życiu, to witaj po prostu pierwszy raz. Ja się nazywam Pola i prowadzę ten kanał bardzo nieregularnie, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Mały update dla osób, które nie widziały mnie już jakiś czas. No to jestem już po ślubie, trochę czasu. Mam 8-miesięcznego synka i chciałam Wam opowiedzieć historię porodową moją. Jest to historia, myślę, że bardzo różna, ale też ciekawa, dlatego też chcę się nią podzielić. Jest ona też bardzo duchowa, dlatego też pomyślałam, że warto się nią podzielić. Jak byłam w ciąży, to szukałam tego typu filmu, bo film raczej może z jakimiś tam małymi akcentami będzie optymistyczny, więc jeżeli jesteś w ciąży, czekasz w stanie błogosławionym, tak, to czekasz na rozwiązanie, na poród i może się boisz, to myślę, że ten film dla Ciebie będzie pokrzepiający, może nawet i budujący. Najpierw kilka faktów w ogóle przed porodem. No, na pewno ważna jest kwestia taka, że bardzo szybko zaszłam w ciążę, mimo wcześniejszych diagnoz. W zasadzie jak miałam 16 lat, to dostałam taką diagnozę, że mam PCO. Dla tych, co nie wiedzą, to są policystyczne jajniki. No i w związku z tym będę mieć duże problemy z zajściem w ciążę. Jakoś żyłam sobie z tym przeświadczeniem, a ponieważ moja przeszłość, zanim doszło do nawrócenia, no to moja przyszłość była taka różna i rzeczywiście nie zaszłam nigdy w ciąży. O tak bym to ujęła. Więc tak samo, jeżeli już wyszłam za mąż, byłam przekonana, że podejrzewam, że będziemy tam się starać się o dziecko kilka lat. Tak się nie stało, bo zaszłam w ciąży, w sumie jakośmy policzyli, mieliśmy ślub 6 czerwca chyba, 26 czerwca, nie powiem którego roku, bo to już jest nieważne, ale niedawno, jak nagrywam się ten film, to jeszcze był COVID w każdym razie i 2 tygodnie później, już młody był u mnie w brzuchu, tylko jeszcze nie miałam świadomości tego kompletnie. No, na pewno powiem tak, no, kilka jest takich faktów, które muszę opowiedzieć, bo one będą dotyczyć też porodu, więc mam nadzieję, że się nikt nie zrazi, bo jednak ten wstęp będzie trochę długi. Poród zresztą też, ale najpierw kilka tych faktów. No to ten fakt pierwszy, że szybko zaszłam w ciążę, to był generalnie też taki szok, tak? No bo mówię, miałam być prawie że bezpłodna, także to taki szok. Ja się bardzo cieszyłam w zasadzie, chociaż też, żeby było jasne, ja nie miałam nigdy takiego instynktu macierzyńskiego. Jakby mamy mnóstwo znajomych, koleżanek, które czekają, aż będą mieć ślub, będą mieć dzieci, one w ogóle pragną mieć dziecka. Ja tak w zasadzie, tak z przekonania, z takiego posłuszeństwa, to tak to nazwę, zaszłam w ciążę, w sensie takim, że starałam się w ogóle o to dziecko, bo nie czułam tego, ale mówię z takiego posłuszeństwa, że taka jest kolej rzeczy, bierze się ślub, obiecuje się przed ołtarzem, że jest się otwartym na życie, no i tadam. No niestety początek był bardzo trudny, ponieważ no właśnie takie zaskoczenie było i w sumie to zawiedli mnie wszyscy. Miałam takie wyobrażenie niesamowite na samym początku, że jak powiem, że jestem w ciąży, pokażę te dwie kreski, to będzie jak w tych internetowych firmach amerykańskich, że wszyscy się cieszą, że w ogóle bym... Myślałam, że mój mąż to w ogóle będzie zachwycony, że został ojcem. Niestety tak się nie stało. I nie chciałabym jakoś mocno wchodzić w szczegóły, bo to jest taka też moja prywatna sprawa, ale rzeczywiście mocno, mocno zawiedli mnie najbliżsi w tamtym okresie i było zgoła inaczej, niż sobie to wyobrażałam i było na tych amerykańskich filmach. Co poniekąd wpłynęło też trochę na to, co się stało później, bo w pierwszym trymestrze, czyli przez pierwsze 3 miesiące,
miałam ogromne bóle. Normalne jest, że u pewnych kobiet w pierwszym trymestrze ciąży są te takie słynne mdłości, jakieś tam wymioty, bóle głowy i różne rzeczy, tam bóle serca i w ogóle. No u mnie do tego się dołożyło zapalenie opuszka dwunastnicy. Znaczy ja miałam opuszek dwunastnicy chory tam jak byłam x lat temu wcześniej i to mi się odtworzyło po prostu. Hormony zaczęły działać w organizmie i no i się zaostrzyło to wszystko. No ja jestem też pewna, że to też dotyczyło tego, tej sytuacji po prostu, tak, że mnie to tak bardzo mnie przybiło, ta sytuacja taka tej braku radości że z tego powodu, że jestem w ciąży właśnie. Jeżeli w tle gdzieś słyszycie jakieś piski albo pomruki mojego dziecka, to rzeczywiście jest moje dziecko, bo właśnie wychodzi na spacer i jest ubierany w bardzo grube ciuszki. To jak ktoś jest rodzicem, to wie o tym, że dzieci nie lubią się po prostu ubierać grubo. Także przepraszam, jeżeli w tle są płacze. Ale tak, no i ta choroba i to rzeczywiście spowodowało u mnie ogromne takie zapadnięcie się też w wierze, bo ten ból, który mi towarzyszył, był przeogromny. Ja byłam zdezorientowana, bo ja też myślałam, że poronię po prostu przez to wszystko, tak? I przez ten smutek takiego porzucenia przez najbliższych, plus właśnie tego, że to po prostu mnie boli. I chodziłam po lekarzach, szukałam jakichś możliwości, nie było możliwości się wyleczenia, tak? Czyli no, to zapalenie dwunastnicy było nieuleczalne w tym sekundzie, więc w tym czasie. I to było też było takie trudne psychicznie i byłam bardzo zła na Pana Boga wtedy. Naprawdę mówiłam otwarcie, że Boga nie ma. Mówiłam otwarcie, że Boga nie ma, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego dać kobiecie, w ogóle człowiekowi. Taki ból, plus kiedy się dzieje takie szczęście i taki ból psychiczny z zewnątrz i ode mnie, tak, wewnątrz, że ja sama siebie, moje własne ciało mnie chce zabić dosłownie, nie? I kto wie, może moje dziecko to ciało moje chce zabić, więc dla mnie to było takie bardzo, bardzo ciężkie. Też przeżycie, ale mimo tego, co było ciekawe, że trzymałam się tej religijności, jakby nie wierzyłam w Boga, naprawdę przestałam wierzyć, mówię, to jest niemożliwe, Boga nie ma kompletnie, przez to cierpienie właśnie moje, co też jest właśnie ciekawe, nie? Trochę jak w tej przypowieści Pana Jezusa, który mówi o tych ziarnach, które zostają porozrzucane na ziemię, tak? I, czyli jest jedna na ulicę, na ziemię, na skały, znaczy ulicę, na drogę. Więc ja chyba byłam, jestem niestety nadal tym takim ziarnem, chyba na skalę, albo nie wiem, może lepiej trochę ze mną jest, ale tak mniej więcej było. I mimo tego jakoś tą religijnością się trzymałam. Wiecie, różaniec, paciorek i spać, o ile w ogóle mogłam zasnąć. Do tego doszła też Księga Mądrości. Aż w pewnym momencie otworzyłam Pismo Święte i stwierdziłam, że muszę coś czytać, bo to jest niemożliwe, że tego Boga nie ma. W sensie, wiecie, że ja przestałam wierzyć w Pana Boga, bo przestałam wierzyć w istnienie życia poza życiem. Rozumiecie? To jest w ogóle naprawdę był hardcore dla mnie, jak na osobę, która miała wcześniej taką metanoję. Ale mówię, dobra, mimo wszystko biorę się, tak, rozumiem, skoro nie czuję emocjonalnie, no to wszyscy mówili mi kiedyś w przeszłości, żeby rozumnie to wszystko wziąć, więc Księga Mądrości, ta Księga Mądrości była dla mnie bardzo trudna w owym czasie i jak już pod koniec tak, pod koniec takiego momentu, kiedy ja już rzeczywiście byłam wyczerpana totalnie z takiego psychicznie i fizycznie byłam wyczerpana, wzięłam się za nowennę dziewięciodniową do Maksymiliana Kolbego i po 9 dniach rzeczywiście, słuchajcie, wszystko przeszło. I to takie kręgą odjął, że się obudziłam. 9 dnia było najgorsze w ogóle, co mogło być, bo ja po prostu zaczęłam mieć już właśnie wymioty, czego jeszcze się nie miałam w ogóle i po prostu była katastrofa. To był niewyobrażalny ból brzucha, a tak bym to ujęła. Może też zahaczyło mi to o jakieś inne, ale dobra, nie będę Wam tutaj teraz tak szczegółowo opowiadać. I 9 dnia, następnego dnia się obudziłam i po prostu jakby tak ręką odjął. Oczywiście można to też zarzucić, bo to już było blisko końca trzeciego trymestru, tak? I można powiedzieć, to już się skończyło, ale ja bardzo wierzę w to, że to Maksymilian się za mną stawił, bo no właśnie, bo to jest to, że ja już nie wierzyłam i ja po prostu powiedziałam, dobra Maksymilianie, ty zawsze gdzieś tam ze mną byłeś, jak skoro ty wierzyłeś, to ty się tam teraz za mnie módl, tak? No i tak się złożyło. Około 6 miesiąca zaczęłam się bardzo bać. Jeżeli jesteś w ciąży, to jestem ciekawa, w którym miesiącu jesteś. Możesz w ogóle napisać w komentarzu, w którym miesiącu jesteś właśnie. I rzeczywiście zaczęłam się cykać porodu.
tak porodu zaczęłam się cykać, nie? Szósty, siódmy miesiąc. Bo co to będzie? Co to za ból? Co to zrobić? No i natknęłam się na świetną książkę, nazywa się Cud Macierzyństwa. Książka została napisana przez katoliczkę jakąś amerykańską, chociaż to nie było celowe, zamierzone. Ja chciałam jakąkolwiek książkę przeczytać, a akurat trafiło mi na to. Czytałam jeszcze jakąś inną książkę, no ale właśnie, ona była chyba na tyle słaba, że nie pamiętam nawet autorki ani tytułu. W związku z tym nie warto o niej mówić, ale jakby porównując te książki, to była książka taka świecka. I ta była naprawdę lepsza, chociaż ta katolicka książka moim zdaniem nie była do końca katolicka, oprócz tego, że tam było wspomniane po prostu o tym, że można się modlić i zaprosić Pana Boga do swojego porodu, tak? No to była jakby taka jedna wzmianka. Sama książka jest moim zdaniem świecka właśnie, tak? I godna polecenia dla każdej osoby. Polecam, absolutnie. Ona mi otworzyła w ogóle taki pomysł, żeby zacząć rodzić, żeby w ogóle urodzić z dulą, bo tak dla niewtajemniczonych jest coś takiego jak zespół porodowy. No i w zależności od tego, gdzie rodzimy, czy to będzie w domu, czy to gdzieś w domu narodzin, czy w szpitalu, czy w morzu, czy w ogóle w jakichś innych miejscach, bo ja kiedyś to w ogóle nie wiedziałam, że można rodzić w takich miejscach. Zresztą tylko szpital, to dowiedziałam się właśnie na przykład, że w domu można sobie urodzić. No to ja stwierdziłam, że fajnie było porodzić przede wszystkim z kimś takim jak doula. No właśnie ten początek takiego małego wsparcia od rodziny i od męża spowodował, że zaczęłam szukać z kim ja urodzę, skoro nikomu w tym momencie nie ufam, tak? Bo wszyscy miałam poczucie, że mnie zawiedli emocjonalnie i psychicznie. Albo jedno i drugie, albo to samo. I no właśnie, doula. Jeżeli nie wiesz o kimś takim, to może się teraz dowiesz. Jest coś takiego jak doula się pisze. To jest taka osoba, która właśnie psychicznie ma ci pomóc podczas porodu. I w ogóle pamiętam, że jak mówiłam o tym na początku najbliższym, tym samym najbliższym o tej duli, to tak. To jest, w ogóle po co ci to? A ja za moich czasów to się rodziło tak normalnie, przez położną. No ja powiedziałam sobie, że nie. Bałam się tego porodu. Na całe szczęście akurat mąż był na tyle już wtedy wyrozumiały, że się zgodził, no bo to są wiadomo, wiecie, koszty. I dogadałam się. Pierwsza doula to była osoba, która się okazało, że jednak nie chciałam, a zaraz powiem później. Się okaże co i jak. No i była Basia, udało mi się bardzo szybko właśnie znaleźć osobę taką, z którą, wiecie, złapałam. Też chciałam też prywatną położną, bo słyszałam, że położna prywatna podczas porodu jest ważna, bo jak na przykład jest 20 porodów w jednym miejscu, bo wtedy jeszcze bardzo chciałam rodzić w szpitalu, to jak jest 20 różnych porodów, no to wiecie, ta położna najczęściej jest na, nie wiem, 4 porody. Tak, więc ja mówię, nie, ja chcę mieć kogoś prywatnego, mamy pieniądze, dzięki Bogu dostaliśmy sporo pieniędzy na ślubie, tak, jako prezenty od naszych gości, więc ja się bardzo stwierdziłam, że to jest na to właśnie. No i położna. Pierwsza położna mi nie złapała, jakoś tak się okazało, że była bardzo podobna do takiej osoby, której do końca nie przepadam za tą osobę. I ja z nią już miałam wejść we współpracę, ale właśnie doula mi jakoś tak uświadomiła, że bardzo ważne jest to, żeby w tym czasie porodu, a to mój pies w tle, nie wiem, czy słyszycie, to jeżeli jest ten moment porodu, powinien być takim twoim momentem, takim twoim sakrum, takim czymś, gdzie ci nic nie przeszkadza po prostu, tak? To jest twój czas, poród, rodzisz życie, więc musisz to powinnaś, tak, w jakiś sposób to dobry spędzić, a nie tam, że myśleć, że ktoś tam wygląda jak inny i w ogóle. Zresztą kobiety podczas porodów zachowują się bardzo różnie, to mi było wtedy mówione. Więc lepiej się zabezpieczyć. No i tak wzięłam się na odwagę i tą pierwszą położną właśnie powiedziałam jej wprost, że nie mogę z nią współpracować, bo przypomina mi pewną osobę, z którą bym nie mogła rodzić, więc bardzo profesjonalna kobieta powiedziała, że spoko, nie było żadnych fochów. No i wzięłam inną panią, która jest polecona, taka Ania. No i wszystko, jesteśmy fajnie umówieni. Termin miałam na 15 kwietnia, to był Wielki Piątek akurat miał mieć, ale wiadomo, te chyba 20% tylko porodów w ogóle na świecie się właśnie dzieją w terminie tym takim wypisanym przez ginekologa. No i tak z biegiem czasu, bardzo szybko, bo mnie
zazwyczaj szybko się wszystko dzieje, stwierdziłam, że jednak chcę rodzić w domu, najlepiej w basenie. To było spowodowane znowu, uwaga, różnymi filmami z YouTube'a, bo chyba jak już wpadłam w ten taki szał, takiego strachu jednak przed porodem, to zaczęłam oglądać po prostu pierdyliard filmików na YouTubie z porodów. I jak widziałam filmy, które były robione w domach, właśnie najczęściej w basenie, to po prostu te porody były takie płynne. One nie były trudne niektóre, ale były płynne, były takie miłe, takie serdeczne, no nie wiem, takie domowe. A te szpitalne, absolutnie wszystkie kończyły się interwencją jakąś medyczną. One też oczywiście były jakieś takie tam miłe, tak kobiety, wiecie, tam najpierw ta końcówka drą się już tak, że po prostu prawie umierają, a zaraz jest dziecko na kangurukowaniu i w ogóle kobieta nagle zmienia oblicze swojej twarzy, jaśnieje jej twarz, taka jest prawda. Ale no to jednak była dla mnie duża różnica. Widziałam tą po prostu różnicę. Może muszę się pospieszyć, bo już widzę, że 15 minut ponad gadam. No i już nastawiłam ten basen, nawet powiedziałam moim lekarzowi o tym ginekologowi, który w sumie był średnio zadowolony z tego pomysłu. No i się bardzo szybko okazało właśnie po tym, jak mu powiedziałam, że planuję w domu, powiedział mi, że muszę zrobić sobie badanie na cukrzycę. Powiedziałam mu, że przecież już robiłam to badanie. On powiedział mi, że trzeba zrobić jeszcze raz. No nie ma sprawy. No i się okazało, że tą cukrzycę ciążową mam. Nie będę wchodzić w szczegóły. Ogólnie wszyscy mnie oszukali, bo pamiętam, że każdy mi mówił, bo wiecie, w pierwszym trymestrze prawie nic nie mogłam jeść, no bo tak się czułam. No więc na drugim trymestrze, jak już tam wszystko przeszło po tej nowelnie, myślałam, że się w końcu nażrem. W końcu znowu będę mogła jeść, a już nie tylko jeść, ale będę mogła tak, wiecie, bezkresnie jeść wręcz, bo zwłaszcza przy pierwszej ciąży to się ponoć rozpieszcza te wszystkie kobiety, te pierworódki. I wiecie, czekałam na ten moment, kiedy będę jeść lody o 3 w nocy, ogórki z ciastkami czekoladowymi i tak dalej. No i tego nie było, bo właśnie ta cukrzyca przyszła. Dlatego się nie wyspałam, bo pierwszy pomiar musiałam mieć o 6 rano codziennie, więc do końca ciąży musiałam codziennie o 6 rano wstawać. I tak to dzisiaj zostało, prawdzie. Prawdę. Tak naprawdę, tak. No i miałam tą trudną decyzję, gdzie rodzić po prostu. Gdzie rodzić, no bo miałam zarazem położną, która powiedziała, że możemy, jak jest na diecie, a nie insulina, to możemy urodzić też w domu, nie? Ale jednak postanowiłam, że dobra, niech będzie szpital i tak sobie zostanę. Dla ciekawskich, bo może ktoś mnie z Warszawy ogląda, rodziłam w szpitalu na Madalińskiego. Szpital Świętej Rodziny. To później się w ogóle dowiedziałam, że to jest Szpital Świętej Rodziny, też jest taka ciekawostka, bo nie zwracałam na to uwagi, bo po prostu mówiło się na Madalińskiego. I cóż, jak już miałam taki szczyt, absolutny szczyt, bardzo duży wstęp przed porodem, nie? Historia porodowa, ale tu opowiadam jeszcze, no ale tak była. Można sobie przewinąć do przodu, trochę mnie, albo przyspieszyć. Jak już był taki szczyt strachu mojego przed porodem, no bo wiecie, wszystko gotowe, już ten brzuch naprawdę jest spory, już tak czuję się, że już się zbliża, bo już w sumie 37 tydzień niedługo, więc już można urodzić. 35, nie pamiętam. To teraz pojechałam na rekolekcje ignacjańskie. Jak sobie ktoś sprawdzi, ci, którzy mnie nie znają, to wiedzcie, że bardzo promuję rekolekcje ignacjańskie. Uważam, że to są jedne z lepszych rekolekcji dla każdego tak naprawdę. Wielu obecnych świętych przeszło takie rekolekcje ignacjańskie u jezuitów, nawet nie będąc jezuitami. I widzicie, jak wyszli. Są święci, także ja też różnie promuję rekolekcje ignacjańskie. Pojechałam, bo chciałam kolejny etap zrobić, tak zwany, byłam na fundamencie, pierwszym stopniu i teraz na drugim stopniu. Ja sam stwierdziłam, że jak teraz na drugim stopniu nie pójdę, no to pewnie pójdę dopiero za 3-4 lata. No a szkoda, nie? Bo fajnie byłoby jeszcze. Na rekolekcjach okazało się, że w ogóle święty Ignacy z Loyola jest patronem kobiet rodzących. Tak w ogóle, też się dowiedziałam tam na miejscu. No trafiłam na świetną kierowniczkę duchową, ale żeby nie przedłużać. Dlaczego mówię o tych rekolekcjach ignacjańskich w ogóle? Bo bardzo polecam kobietom w ciąży te rekolekcje. Czy to będzie fundament, czy to będzie kolejny stopień. Nawet spotkałam gdzieś w internecie jakieś zapytania, a jestem w ciąży, gdzie mogę pójść na rekolekcje? Ja od razu mówię ignacjanki, na ignacjański. To jest moment, gdzie można się naprawdę wyciszyć, wczuć się w siebie. Ja akurat byłam w Falenicy, poza spod Warszawą,
i czułam, że te rekolekcje są nie tylko kolejnym stopniem dla mnie, ale są też pode mnie troszeczkę. I niektóre fragmenty Ewangelii po prostu totalnie dodały mi skrzydeł i wiem, że one wpłynęły później też znowu właśnie na mój poród, na to, jak ten poród wyglądał. Niesamowitą dla mnie rzeczą było to, jak po raz kolejny dostałam fragment, bo to już chyba co, naprawdę, co kolekcję, to mam fragment, jak Maryja nawiedza świętą Elżbietę. I dla mnie, jak zobaczyłam, że mam znowu ten fragment do kontemplacji, do medytacji, to mówię, Boże, co tam nowego, Mario, nie? Chyba poszłaś tam do Elżbiety, co tam się stało? Ale bardzo mocno do mnie przemówiły słowa świętej Elżbiety, która powiedziała do Maryi, do Maryi, no właśnie, teraz będę musiała to wyciąć pewnie. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? To ja teraz chyba nie cytuję tak dokładnie, ale myślę, że większość z Was wie, o co chodzi. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Ja po prostu pamiętam, dostałam takim obuchem w łeb wtedy. Przychodzi do mnie. Dopiero wtedy zrozumiałam, że ja znowu zapomniałam o Maryi. Znowu zapomniałam, że ona jako kobieta, którą odrzucam przez cały czas i odpycham, ona znowu przychodzi i chce mi pomóc w tym porodzie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jakby tam no, w tych apokryfach, tak? Po tak apokryfach? W tradycji Kościoła. O, jest taka wzmianka o tym, że Maryja została u Elżbiety, pomagała jej w porodzie w ogóle jako położna, tak jako taka akuszerka i pomagała tam jej jeszcze na początku w tym okresie połogowym, będąc sama przecież w ciąży, tak, to w pierwszym trymestrze. Więc dla mnie to był taki wyraźny znak, że okej, Maryjo, wchodź w ten poród ze mną razem, nie? Chodź, chcesz mnie przyjąć, moje dziecko? Chcesz być moją położną? Okej. Okay. I ja w ogóle od tamtej pory mówiłam, że ja mam dulę i dwie położne, prywatne, tylko jedną mam największą położną, bo mam samą matkę Jezusa na porodzie, więc genialna w ogóle sprawa. Też na Ignacjańce miałam taką myśl, że pytałam się Pana Boga, czym mam się karmić, no bo różaniec, no wiecie, absolutnie. Różaniec bardzo ważna sprawa, jeżeli ktoś lubi albo i ktoś czuje rozwój duchowy poprzez tą praktykę, to super, ale tak mówię, coś nie te. I dostałam taką myśl, żeby zacząć czytać jakiś dzienniczek. No i myślę sobie, o, mam dzienniczek świętej Tereski, tej małej chyba. Ale później myślę sobie, nie, przecież mam ciągle niedokończony dzienniczek świętej Faustyny. I naprawdę uważam, że to był najlepszy w ogóle pomysł w życiu mój, żeby w trakcie tym okresie przed porodem zaczytać codziennie fragment dzienniczka, by czytać codziennie fragment o tym, że Pan Bóg jest miłosierny. Wiecie, jakby, bo chodzi o to, że sam poród ma taką otoczkę grozy, niewiadomej, smutku bardzo często i takich żalu, że właśnie człowiek zaczyna wątpić, nie? W to, że w ogóle dlaczego kobieta rodzi, tak? Dlaczego to kobieta ma mieć bóle? Dlaczego to? I są takie po prostu pytania, że to jest nie fair, dlaczego nie faceci? Dlaczego ja, nie? A to mnie otworzyło na maksa na to właśnie, że ja się cieszę, że to ja. Ja się cieszę, że to kobieta rodzi, a nie mężczyzna. Nie żałują, naprawdę. To jest... nigdy się nie dowiecie, co to znaczy po prostu być dystrybutorem życia. No, o tak. Jak wiem, może to zabrzmiało teraz brzydko, ale chodzi o to, że no nie, mężczyzna nie dowie się, jak to jest mieć w sobie życie. Kogoś kolejne. To jest ekstra. Tak. No i już powoliczku chodzimy dochodzimy do porodu tak naprawdę, bo no już przychodzę ten 37, 8, 39 tydzień i to jest tak, że jak się ma cukrzycę tą ciążową, to jest taki jakby no nakaz medyczny, że jeżeli się dziecko nie urodzi do tego czasu, to powinno się przedterminowo
wywoływać ten powód, tak zwany sztuczny poród, tak? Sztuczne wywoływanie porodu. Ja znałam dokładną procedurę tego wszystkiego, ponieważ przeszłam świetną, fantastyczną szkołę rodzenia. Pośmielę sobie powiedzieć, jaka to była szkoła. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, to a chociaż chyba też zdalnie są prowadzone te zajęcia. To jest szkoła rodzenia u państwa Ekielskich i rzeczywiście no my chodziliśmy stacjonarnie. Myślę, że to trochę podbudowało zarówno mój związek, jak i też w ogóle mnie. No i właśnie dostałam informację. Tam też spotkałam dulę, której za pierwszym razem nie wybrałam. To już też taka inna sprawa. I zakochałam się w ogóle w tej kobiecie. Jeszcze bardziej niż wcześniej, bo od samego początku mi się podobała. Ale bałam się, bo już powiem dlaczego też nie wybrałam tej pierwszej duli, żeby nie było, bo miałabym była jej pierwszym porodem. A ja się tak bałam, że stwierdziłam, że nie. Miała swoje dwa porody, które właśnie były takie, dwa albo trzy, przepraszam, nie pamiętam. Ale ja bym była jakby tym czwartym, ale wiecie, z zewnątrz i bałam się tego, więc dlatego jej nie wybrałam wtedy. I spotkałam ją, ona opowiadała właśnie o porodzie, o tym, że to poród ma być, że medycyna, jeżeli ma być w ogóle w porodzie, to ona powinna być pomocą, a nie ingerencją, tak? Interwencją, a nie ingerencją, jakby taka różnica. I to jest bardzo rozległy temat. Ja się zastanawiam, czy ja po prostu w ogóle nie zrobię jakiegoś działu w ogóle na tym kanale o porodach, bo wydaje mi się, że ten temat jest mocno niewyczerpany. W ogóle padł mi właśnie pomysł jakiś super ekstra. Dzięki Ci, Duchu Święty. To może nie ja, ale gdzieś indziej może polecę właśnie Magdę, żeby porozmawiała o porodach właśnie, bo porody są bardzo, bardzo, mają złą sławę porody. A dlaczego mają złą sławę? No właśnie, dlatego, że są demonizowane, dosłownie demonizowane. I źle się kojarzą, bo porody w szpitalu często są właśnie źle poprowadzone. Tego w domu jest lepiej. No ja stwierdziłam, że okej, nie będzie ten szpital. No już przyszedł ten kolejny tydzień, w którym się Felix nie urodził. Mój synek miał i został tak nazwany Felix Wincenty. Dwoje imion ma, dwa imiona. I naprawdę prawda jest taka, że zaczęłam się naprawdę przestraszać. I pomimo tego, że właśnie słuchałam w tej szkole rodzenia o tym, że dziecko wie, kiedy się urodzić, żeby zaufać Panu Bogu, no to ja jednak poszłam do tego szpitala na wywoływanie porodu. Przeżyłam przez tą dobę, kiedy byłam w szpitalu, bo czekałam na to wywoływanie i dziękuję Panie Boże, że było wtedy jakoś tam. Ja miałam mieć wcześniej wywoływanie, tylko że przyszłam później i się okazało, że jakiegoś lekarza nie było albo w ogóle zachorował, więc musiałam poczekać jeszcze dobę. Więc ja dziękuję Ci, Panie Boże, bo tam miałam mszę świętą, ja to jeszcze raz rozważyłam. Porozmawiałam z moją Basią, dulą i doszłam do wniosku, że ja nie chcę mieć wywoływanego porodu sztucznie, że rzeczywiście zaufam Tobie, Panie Boże. Tam wtedy, w ogóle w tym szpitalu, mocno się nakreślił mi fragment z Ewangelii. Przepraszam, nie pamiętam której, ale w momencie, kiedy jeden z faryzeuszów poszedł, faryzeuszów, urzędników żydowskich, przyszedł do Jezusa i poprosił Go o pomoc w uzdrowieniu Jego córki, która była bardzo chora. I Jezus już idąc tam z Nim, został jeszcze zaszczepiony przez jakąś kobietę, która miała takie krwawienia, tak? Tam za frędzle Go złapała i On się zapytał wtedy, tak, kto dotknął Go, bo że poczuł, jak jego ta moc wyszła od niego, ale on jakby, wiecie, nie... Tak, i spytał się, kto to zrobił. No i ta rozmowa, bo nie była z kobietą, która została uleczona, twoja wiara cię uzdrowiła. No i nagle przyszli ci wysłańcy do tego urzędnika i powiedzieli mu, że no, wybacz, ale twoja córka już nie żyje, tak? I w tym momencie on taki, no, Jezus nagle... Ja to widziałam, po prostu to widziałam, bo miałam medytację tego fragmentu wtedy. Jak widziałam, jak Jezus podchodzi, łapie tak za ramię tego urzędnika i mówi: nie bój się, wierz tylko. I oni poszli i oczywiście Jezus wskrzesił tą dziewczynkę, tą jego córkę. I jakby przez cały czas we mnie to słowo, to zdanie: nie bój się, wierz tylko. Pola, nie bój się, wierz tylko. Ono mi ciągle dawało otuchy. Bo rzeczywiście przy wypisaniu się ze szpitala dostałam informację i musiałam podpisać takie papiery,
które no, właśnie włos się na głowie jeży, nie? On sobie myśli o tym, że może coś się stać takiego mojemu dziecku, włącznie ze śmiercią. Oczywiście śmierć to awans. Dla chrześcijanina to nie jest najgorsza rzecz na świecie, ale śmierć dziecka to chyba jest najgorsza rzecz, jaka może przeżyć matka. I bałam się. Więc słuchajcie, mówię, dobra, wyszłam ze szpitala za własną tą, za własną chęcią i teraz się staramy. Starałam się bardzo mocno, wszelkie sposoby możliwe, jakie były. Próbowałam, żeby pobudzić ten poród. Poszłam do swojego lekarza prowadzącego, który był bardzo zły. On w ogóle zresztą pracuje tam w tym szpitalu na Madalińskiego. I on był bardzo zły na mnie, że nie zrobiłam tego przyspieszonego porodu. No ale powiedział, że no dobrze, no to jeszcze tydzień może pani poczekać, ale później to już, pani, to już no to lipa, nie? No i ja mówię, dobra, no to szalejemy po prostu. Chodzenie po schodach, jedzenie mnóstwa jakichś rzeczy, które mają powodować porody. Nie wiadomo co, hola, hola. Patrzę, po prostu już mam pół godziny gadania. Będę to ciąć. No i w pewnym momencie mówię, dobra, mycie okien. Wszyscy mówią, że jak się myje okna, to wiecie, są jakieś tam grawitacja, tu się robi, ten, zmęczyć się trzeba. No to ja biorę okno, pyk, kucam, sru. Nie ma kolana. Pękła mi łękotka. No to dzwonię do kolegi, który jest ortopedą. Mówi, słuchaj, jak masz pękniętą łękotkę, kobieto, to ty nie urodzisz naturalnie, absolutnie, tylko musisz mieć cesarskie cięcie i to natychmiast, tak? Bo możesz teraz rodzić zaraz. Więc leć do lekarza USG i dawaj na cesarkę. I pamiętam, że to był moment, kiedy ja poczułam ulgę, bo wiecie, mimo tego, że miałam nastawienie, że okej, rodzę naturalnie, to bałam się po prostu, nie? Więc nadal się bałam. To jest naturalna emocja, strach. Ufałam, ale się bałam, wiecie jak to. I pojechałam, tylko tak stanęłam przed takim ołtarzykiem moim, takim domowym i mówię tak, Maksymilianie, ja już Cię prosiłam o pomoc raz. Weź, co, wstaw się, błagam, uzdrów mnie ten jakoś tam, znaczy wstaw się za mnie, za uzdrowienie tej błękotki, nie? No i następnego dnia wstaję rano, patrzę, to nic mi nie jest w ogóle, chodzę normalnie, skaczę, skakać już mogę, poszłam na USG, nic oczywiście, wszystko uzdrowione, więc kolejny cud. I żeby już chyba dojść w końcu do tego porodu, to tak, rzeczywiście poród zaczął się po tym, jak byłam u ginekologa, bo już zbliżał się ten termin, czyli właśnie Wielki Piątek, to był przeddzień Wielkiego Piątku, 14 kwietnia i poszłam do tego naszego ginekologa, naszego, mojego i on no tam coś tam zagmerał. Tam oni tam mają te swoje tam magiczne jakieś sposoby i on spojrzał na mnie i mówi, pani dzisiaj będzie rodzić. Bo pani ma też taką cerę. No dobra. No i rzeczywiście od tego momentu zaczęłam mieć skurcze, takie delikatne. To pierwsze co to polazłam na saską kępę, na mojego ulubionego kebaba, bo wiedziałam o tym, że muszę mieć siłę, żeby rodzić. I poszliśmy na spacer, pamiętam, że z moim mężem. Chyba w tych śnieg w ogóle jeszcze coś tam było jakieś delikatne, tak? Ale ładnie było, pamiętam bardzo. Taki wieczór, rodziliśmy psa, ja wiem, tego kebaba, mam skurcze, wiecie. Taka miła, miła atmosfera. Pojechaliśmy do domu. Całą noc miałam delikatne skurcze, które mi się robiły coraz mniej delikatne. Ale non stop myślałam sobie, Panie Boże, płakam Cię, boję się rodzić w nocy. Błagam Cię, daj mi chociaż trochę pospać, żebym ja troszeczkę tak nabrała siły i ja chcę rodzić tak od rana. Że nie chcę, i żeby wieczorem rodzić, ale nie w nocy. Nie w nocy, bo ja wiem, że w nocy są zmęczeni lekarze, że podejmują złe decyzje, że błagam, tak? No okej. Okay. Więc o 6 rano dzwonię telefon do położnej, nie, do Duli. A, no i o czymś o tym, co zapomniałam powiedzieć, bo 2 dni przed tym porodem, czyli dwa dni przed 15 kwietnia, 13 kwietnia chyba, zadzwoniła do mnie moja dula Basia i powiedziała, Pola, jestem chora, mam COVID. I co teraz? Co teraz? No to teraz, słuchajcie, się okazało, że zgłosiła się Magda, która miała być moją pierwszą moją pierwszą dulą, a którą później spotkałam w szkole rodzenia. Więc mówię, no spoko, w takim razie będzie Magda. Przyjechała Magda bardzo szybko, bo chyba jakoś, nie wiem, 8, 9. Przyznaję szczerze, że nie mam dokładnego po kolei ustawionego godzinowo tego opowieści porodu, bo nie patrzyłam na zegarek zbytnio. Tyle co pamiętam, że przyjechała. Jak już przyjechała do mnie do domu, to miałam bardzo częste i mocne skurcze.
i było one bolesne, ale uwaga, właśnie to jest absolutny plus Duli, tego nie odda żaden mąż, chyba że się na tym zna. Robiła mi przy każdym skurczu tak zwane takie kontuciski na biodrach, tak z boku tutaj łapała i tak mi tam uciskała. I muszę przyznać, że chyba gdyby nie te uciski, to rzeczywiście to byłby trudny poród. A był super, jakkolwiek to brzmi, bo on był po prostu fajny. Nie wiem ile, próbowałam jakiś czas temu policzyć, ile kontrucisków tych zrobiła Magda w ciągu całego porodu, ale myślę, że można to liczyć w setkach. Bo mój poród, czyli jakby czas od kiedy miałam te skurcze, to na pewno była doba, to na 100%. Od skurczy pierwszych do porodu to była doba na bank, ale nie pamiętam od kiedy Magda przyjechała i zaczęła to robić. To tak niekoniecznie pamiętam. W każdym razie myśmy szybko pojechali do szpitala, bo według tych wszystkich już obliczeń wychodziło na to, że ja urodzę zaraz. Więc mówię, wow, fajnie, będę mieć szybki poród, nie? Taki w miarę. Pojechaliśmy tam i miałam niestety syndrom izby, to się tak nazywa ładnie. Syndrom izby polega na tym, że nagle przestajesz mieć skurcze. Widzisz szpital, zmienia się miejsce położenia, tralala, i rzeczywiście tak było. Nie wspomniałam Wam o tym, bo mając cukrzycę tą ciążową, trzeba urodzić w szpitalu, w takim sensie, że szpital. Znaczy trzeba, można zdecydować się nie. A Madalińskiego szpital ma też coś takiego jak dom narodzin. I się bardzo napalałam na to, że jak będę mieć tą cukrzycę prowadzoną na diecie, no to będę mogła urodzić w tym domu narodzin. Dom narodzin polega na tym, że po prostu są takie pomieszczenia, są takie ładne, przytulne, wygląda jak w domu, że łóżeczko jest, że właśnie nie ma tej interwencji lekarzy, że rodzisz sobie tam w miarę samodzielnie, oczywiście z położną, ale nie dają ci tam raczej znieczuleń, po prostu żadnych. A ja nie chciałam znieczuleń, bo bałam się różnych efektów ubocznych tych znieczuleń, bo słyszałam o efektach u najbliższej rodzinie. Więc dowiedziałam się później, że nawet jak mam dietę na tej cukrzycy, to niestety i tak mnie czeka szpital. Więc byłam podłamana, no ale co zrobić? No już mus to mus. No i wpadliśmy, to był właśnie Wielki Piątek, wpadliśmy do tego szpitala, wchodzimy na oddział tamtych, to się nazywa oddział położniczy, tak? Chyba porodowy, i słyszę takie. Tam ale bluzgi lecą, bo wszystkie teraz, co za pier, te lekarze, co oni w ogóle, chcą jakieś kurczaczki wielkanocne urodzić, wywoływanie zrobili wszystkim kobietom w szpitalu, gdzie ja teraz tą kobietę zmieszczę, nie? Ja to wszystko słyszę, mi te skurcze tam już przeszły właśnie na jakiś czas i tak sobie myślę, to ja może do tego domu narodzin pójdę, nie? I podchodzi mi, słuchajcie, podchodzi jakaś babka, taka w ogóle, jest taka znikąd i mówi do mnie, proszę za mną. Ja mówię, pani co, bo ja słyszałam, że wy nie macie miejsca na tych porodówkach, to ja może pójdę do domu narodzin, nie? A on mówi, tak patrzę na mnie, tak właśnie tam panią prowadzę. Dlaczego w domu narodzin było miejsce? A no właśnie dlatego, że tam nie dają znieczuleń. I kobiety po prostu zwyczajnie nie chcą często tam rodzić, bo się boją, tak? Nie wiedząc o tym, że tak naprawdę jak wiecie, jak bardzo chcesz, to dostaniesz znieczulenie wszędzie, bo żyjemy w takim kraju, dzięki Bogu, ale no jednak gdzieś tam jest taki nacisk na naturalny poród w tym miejscu. Ja tak wchodzę do tego pokoju, słuchajcie, ja po prostu zaraz się popłaczę ze szczęścia, to jest ten pokój, który zawsze chciałam urodzić. Tak ładnie, chyba różowo tam było, nie, zielono, nie pamiętam, nie pamiętam, ale tak fajnie, tak przytulnie i kuchenka, i łazienka swoja własna i takie fajne łóżko i takie maty i piłki i wszystko, no po prostu. To był moment, kiedy zaczęłam mieć znowu skurcze. I od tamtej pory już skurcze miałam. Przez cały czas. Widzę, mi się nawet ściemniło, bo to już tyle gadam. I co dalej? Dalej było tak, że zjadłam obiad razem z Magdą. Każdy skurcz Magda mi asystowała. Madzia porozstawiała mi świeczuszki, moje święte obrazki. Przyjechała moja położna Ania. No i tak naprawdę czekaliśmy na rozwiązanie. Dla mnie ten czas był po prostu niesamowicie krótki. Pamiętam, że jak spojrzałam na zegarek, że była godzina 19 albo 20, to był dla mnie ogromny szok. Czyli mniej więcej mogłam już
mieć skurcze, nie wiem, chyba 10 godzin, tak? A ja czułam się jak nowonarodzona. Przez cały czas czułam totalną obecność Bożą, ale taką naprawdę. Każdy skurcz, jeżeli nie był asystowany przez Magdę, bo na przykład mówiłam czasami Magdzie, Madzia chce sama, to siedziałam na piłce i po prostu przez cały czas było więcej Wam oszczędzę. Na pewno był taki moment, że jak już położna ta moja Ania, prywatna położna, przyszła po raz, nie wiem, któryś tam, to i zobaczyła, że ja znowu na piłce i tak robię, bo nie byłam niczym naćpana. Tak czytałam, że trzeba otwierać usta mocno, bo się wtedy otwiera miednica. No i słuchałam w słuchawkach muzykę taką wyciszającą, taką, to się nazywa goth music, ze takiego, że tam sobie wyobrażałam w ogóle niektóre. Wow, medytacja, no było genialnie było, naprawdę było genialnie. No i w pewnym momencie przyszła ta położna, no właśnie była taka 20 godzina, patrzę, no przychodzi, patrzę na zegarek i w tym momencie czar mój prysł, bo jak zobaczyłam, że patrzę na zegarek, to się wkurzyłam. No i no po prostu już tam ja poprosiłam, że nie chciałam wiedzieć, jakie mam rozwarcie, tylko moja dula wiedziała, jakie jest rozwarcie, ale no podejrzewałam, że trochę już długo to trwa, nie? Więc mówię, pytam się, o co chodzi, czemu tak długo to trwa? No, musimy zmienić pozycję, tutaj ten, każda pozycja była taka nie do końca dla mnie, więc zostałam przy tej, której chciałam, czy tak jak taki na kucaka, tak, na kucaka. No i w pewnym momencie moja położna spojrzała się na mnie i mówi: Pola, czy ty chcesz rodzić na pewno naturalnie? I ja mówię, no że tak. A czemu pytasz? No bo oczywiście to się już przedłuża, co jest w ogóle nieprawdą. Słuchajcie, poród na wadę może trwać ile się chce, że tak powiem, tak? Jakby tętno, wszystko było w porządku, dziecko było bezpieczne, no po prostu tak to wyglądało. Co się później jeszcze okazało? Mam nadzieję, że zdążę to opowiedzieć. Tak, no, co robimy, nie? Co robimy w takim razie? No to idź jeszcze pod prysznic. No to rzeczywiście, jak pod prysznicem już byłam, to skurcze było na tyle mocne i silne, że ja już takim po prostu wrzątkiem sobie lałam po brzuchu, nie? Tak było, po prostu widziałam, mam skórę taką czerwoną. No i miałam bardzo duże problemy z siusianiem, w ogóle z wysikaniem się, a piłam bardzo dużo wody, bo też czytałam, że trzeba dużo wody pić. No i dobra, to już powiem to, bo na końcu się dowiedziało, okazało, że położna załapała, że w sumie przecież ja prawie nie sikałam i możliwe, że pęcherz po prostu mi przeszkadzał w wyjściu felkowi ze mnie. Za duży pęcherz, więc jak już rodzisz, kiedyś będziesz rodziła, to wiedz, że pełny pęcherz jest niedobry dla porodu. I zaczęła rzeczywiście się siusiać, a jak się nie siusiasz, to się robi cewnikowanie. Dzisiaj już to wiem i będę wiedzieć to na pewno na przyszłość ewentualną. No i przyznam tak szczerze, że ta położna moja mnie wypiła wtedy tak trochę z tego mojego dobrego rytmu. Mimo, że naprawdę ja bardzo dobrze wspominam. To jest taki fajny czas w ogóle, te skurcze, te godziny po prostu takiego przytulania. W ogóle ta moja dula, ona mnie tak wspierała. Magda, ona była taka kochana, taka ciepła. Wiecie, czasami przy niektórych skurczach to tak mnie łapała, tak mi te kontrauciski robiły i tak mnie przytulała, bo też mruczała razem ze mną. No po prostu było superancko. Polecam każdemu dulę, żeby z nią właśnie rodzić. I nawet ta położna w końcu po raz kolejny zapytała, nie? Co, może co, działamy? No to co robimy? No ona mówi, że trzeba po prostu wody te przebić płodowe, bo już jest gdzieś, już wiecie, już jest rozwarcie pełne, wszystko. Dziecko powinno wypłynąć, wyskoczyć nawet w tym czepku, ale nie wychodzi. No i dla mnie, znając tam procedury wszystkie, że wiecie, to jest ryzyko. Jeżeli przebijasz wody płodowe, może być tak, że twoje dziecko nie jest dobrze wstawione. Jeżeli nie jest wstawione dobrze, no to one tam ci, już te wody ci nie amortyzują, więc ten ból jest większy. No i to dziecko gdzieś tam też ma skurcze, też bardziej dotkliwe są dla niego te skurcze. Więc może być tak, że na przykład on tam się znowu jakoś źle przekręci, to dziecko i później trzeba robić jeszcze jakieś inne rzeczy, tak? Już mówię, nie, bo nie chcę, nie jestem odpowiednią osobą, żeby to o tym opowiadać, ale jakby tę procedurę po prostu znam medyczną. No i mówię, i w końcu skończy się cesarką. I ja w takim już troszeczkę też już zmęczeniu, bo już poczułam to zmęczenie i powiedziałam do mojej położnej, a to już nie możemy po prostu tą cesarkę zrobić tak bezpośrednio? Ja oczywiście wiedziałam, że tak nie można, no ale spytałam już mimo wszystko. A ona wtedy powiedziała zdanie, Pola, są święta. Nie ma lekarzy, nikt ci nie pomoże.
I to był moment, w którym dostałam ataki paniki. Pierwszy raz, wiecie, to taki był szok, był tyle godzin w ogóle takiego spokoju, śpiewania, takiego fajnego fifarafa, a tu nagle, jak to Boże, nie! I zaczęłam płakać, zaczęłam po prostu panikować. Magda mnie tak ogarnęła szybko, tam przytuliła mnie, powiedziała: Pola, jesteś ze mną, jesteś bezpieczna, wszystko jest dobrze, nie? I położona wtedy się zdziwiła mocno i wyszła. A mi Magda zaczęła po prostu tłumaczyć, że wszystko w porządku, jest ok. Ten wróciła, położna, ja się tylko spojrzałam na obraz Jezu, ufam Tobie, który tam miałam na tym parapecie. Spojrzałam na Anię i mówię: dobrze, zróbmy te przebijanie wód płodowych. Pamiętam, że moja doula wtedy była taka zszokowana moją decyzją, zresztą taką szybką, ale jakoś tak miałam takie poczucie, że dobra, zróbmy już to. Przebicie wód, zero boleści. Czytałam, słuchałam, że to jest ogromny ból. Być może dlatego, że to już właśnie tak było tak zaawansowany był ten poród, że to po prostu była tylko taka formalność. No i przebicie wód, później bardzo szybciutko od razu się wstawił Felix, więc super, od razu się wstawił. Tutaj pozycja łokciowo-kolankowa na piłce. Tak zwane skurcze parte. Naprawdę, jak słuchałam niektórych historii porodowych i jak kobiety po znieczuleniach, bo jeżeli masz znieczulenia robione w kręgosłup, to nie masz szans mieć później tego parcia, tego właśnie tego, co ci organizm, twoje ciało daje za friko, że po prostu sama przesz. Nie da ci się. Ja bym nie umiała teraz tak się naprzeć, żeby to. Nie, to tylko w porodzie tak można zrobić, nie? I to ciało twoje rodzi samo, autentyk, i to jest naprawdę bardzo przyjemne. No, dla mnie to było przyjemne w ogóle. Darłam się, jakby mnie dar tam rozdzierali ze skóry, ale to dlatego, że czytałam z kolei właśnie znowu o tym, że dobrze jest się wydrzeć, jako zaraz mnie nie będzie widać, bo już jest tak ciemno. I no, Feniks się urodził tam chyba z tego co wiem w ciągu 45 minut albo godzinę w tych skurczów partych, co dla mnie w ogóle trwało 5 minut. Naprawdę, dla mnie to było 5 minut. No już przewrócenie, jak go miałam na sobie, to w ogóle pamiętam, jak spytała mnie Magda i położna, czy wszystko w porządku. Ja po prostu się trzymałam go tak i się zastanawiałam, kurwa, co to dziecko? Dziecko w ogóle, nie? Ja byłam w takim kompletnym szoku, nie? Ale też dla mnie to było akurat niefajne, bo czułam, że jest napięcie już między moją dulą a położną. To akurat w ogóle nie powinno występować w żadnym porodzie. To spowodowała niestety położna, to napięcie. Ale obie były profesjonalne dziewczyny, więc żeby nie było, ale ja czułam, tak, takie napięcie między nimi. No i tam, wiecie, Dula mówi, że dobrze przestawić mi do piersi, a ta położna mówi, że ale my już musimy robić to i tamto, a wiecie, a ja dziecko, dziecko, nie mogę, nie wiem, o co chodzi, tylko jakieś toaletowe coś na mnie tutaj jest. No to proszę przeciąć pępowinę, super. I czułam, że coś jest nie tak, tak wewnętrznie we mnie, ale ignorowałam to odczucie. I potem gdzie spojrzałam, że wokół mnie jest bardzo dużo krwi. I powiedziałam to, że strasznie dużo krwi tutaj jest wokół, ale położna mówi: nie, to jest normalne. Tam jeszcze druga położna była, asystowała. To jest normalne, wszystko okej. Okay. No to nie było jednak normalne, jak się później okazało, bo o ile o własnych siłach później wstałam do łóżka, to tak na tym łóżku później się położyłam i poczułam, że odlatuję. A że odlatywałam już w swoim życiu raz, to wiedziałam, że już się kończy moje życie. To był, tak, poród był fantastyczny. To był błąd medyczny, słuchajcie, ale to był błąd medyczny, ponieważ oprócz tego, że właśnie ten poród był troszeczkę. Czyli nie był za długi, po prostu był długi, byłam zmęczona, ale Felix został troszeczkę na siłę wyciągnięty i łożysko również zostało troszeczkę na siłę wyciągnięte, więc po prostu straciłam sporo krwi. I absolutnie poród taki jak mój powinien się bardzo fajnie skończyć. No i fajnie się skończył, bo żyjemy, no ale rzeczywiście tej krwi skończyłam i to jest taka już końcówka, bo dla mnie to jest zabawna anegdotka, bo ja rzeczywiście czułam, że odlatuję, już zdążył w ogóle mój mąż przyjechać, on gdzieś tam w pobliżu w ogóle był, więc leżę na łóżku, tam położna mnie tam jeszcze wyciera, ja nagle mówię, że wiesz co, ja chyba umieram, tak po nawet ja chyba umieram. I ona wtedy się zdziwiła, szybko zrobiła mi jakoś chyba coś, mi zrobiła, nie wiem, bo już odlatywałam i patrzę na Maćka, a mojego męża,
jak trzyma takie małe zawiniątko, Felix nie płakał ani nic. W ogóle Felix nie płakał przy porodzie. Ja tak się pytałam też właśnie, czemu on nie płacze, a wtedy sobie przypomniałam, że czytając te wszystkie książki, to tam w tych książkach wszystkich było powiedziane, że jak dziecko się rodzi, to ono nie musi płakać. Że właśnie, że jeżeli poród jest taki dobry i spokojny, to dziecko nie płacze właśnie, bo nie ma czego się bać, bo jest w dobrym miejscu, nie? Także jest z mamą. Także, znaczy, oczywiście, jak kogoś dziecko płakało, to też wszystko w porządku, żeby nie było, ale ogólnie ten poród rzeczywiście, jak jest spokojniejszy, to jest też dziecko też spokojne. No i tak patrzę na tego Maćka i tego mojego męża, i tak leżę, i tak czuję, że umieram. I sobie myślę, no dobrze, poradzicie sobie. Poradzicie sobie, no to ja idę. O, fajnie, koniec. Nie ma już koniec tych cierpień, tych smutków. A dziecko sobie poradzi też beze mnie. Oni sobie poradzą. Tak sobie tak myślę, już tak leżę, tak czuję, odpływam. I nagle sobie pomyślałam, no, teściowa się zaopiekuje Feliksem. Nawet taka teściowa się za... Ty, teściowa zaopiekuje się Feliksem. O nie, 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 nie. Nagle tak, Ania, Ania, ja umieram. I ten moment po prostu, gdzie mi adrenalina jeszcze się podniosła i szybko rzeczywiście była interwencja, interwencja medyczna, że tak powiem, ratująca mnie i moje życie i żyję, tak? Ale myśl o tym, że teściowa będzie, jak pozdrawiam moją teściową, jeżeli to ogląda, bo jakby myśl o tym, że ktoś inny, jakaś inna kobieta będzie, wiecie, o to chodzi, że jakaś inna kobieta będzie opiekować się moim synem, to po prostu mnie podniósł od razu i mówię, nie, 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 nie czas jeszcze umierać. Nie czas jeszcze umierać. Ale się nagadałam. Mam nadzieję, słuchajcie, że ktoś dotrwa do końca. Ale historie porodowe, z tego co ja wiem, ogólnie są zazwyczaj bardzo długie. Zrobiło się aż ciemno do tej pory. Więc cóż, dziękuję Wam za wysłuchanie. Chcę naprawdę powiedzieć, że mimo tych początku i może do końca takiego specyficznego, ja mogę otwarcie powiedzieć, że poród to jest mój pikuś i naprawdę, jeżeli zaprosicie Pana Boga i Marię do swojego porodu, to jest absolutnie fenomen. Ale jeżeli nie Marię i Pana Boga, to jeżeli po prostu powiesz sobie wewnętrznie, że zostałaś stworzona do porodu i poród nie jest niczym przerażającym. Czy jest bardzo specyficznym doświadczeniem, ale to nie jest umieranie, o tak bym to ujęła, że to nie jest, że to jest do przeżycia. I że naprawdę jak zaufasz swojemu ciału i też otoczysz się ludźmi, którzy są dobrzy dla Ciebie i optymistyczni, to naprawdę poród może być doświadczeniem fantastycznym i naprawdę też wykształcającym pewne nowe cechy, bym powiedziała, bo ja, no ja w sobie widzę dużo popraw. O, że tak powiem, w swoim charakterze, osobowości, emocjonalności. No i tego życzę każdej z Was. Tej Was życzę Wam, które chcecie, będziecie rodzić niedługo. No, to życzę Wam porodu wspaniałego. A te, które nie będziecie rodzić, to dziękuję za wysłuchanie. Jak wysłuchałyście do końca, to jesteście w ogóle hardkorami dla mnie. Trzymajcie się cieplutko. Dobranoc. Na razie, pa.